Siemano, widać mnie czy nie widać mnie? Ja właśnie będę zaczynał śniadanie. Włosy mam trochę mokre, bo właśnie się myłem. Jestem mega zmęczony, całą noc pracowałem. Wstałem dopiero no, pół godziny temu. Także wziąłem szybki prysznic. Jem takie sobie proteinowy pudding szybko na śniadanko. Bo dzisiaj pudełek nie zamówiliśmy, a każdy wie, na pudełkach ciśniemy kilka miesięcy ostatnio. Pudding i banan, czyli takie szybkie śniadanie, a później zjem drugie jakieś większe. No i co? Muszę jechać po Łukasza. Bo jedziemy do Rzeszowa. Dzisiaj krótko pracujemy. Dzisiaj robimy takiego szybkiego strzała po kraju. Jedziemy tylko ładować. Nie wiem, co ładujemy jeszcze. Ale w każdym razie za 2 godziny musimy być już na bazie, żeby dojechać tam na 14, 13. Jakoś tak. No. Ja się zbieram za śniadanie i... Aha, jeszcze przed tym, przed wyjazdem będziemy musieli iść do fryzjera. Ale tylko sobie tutaj te brody zrobić, bo tutaj boki jeszcze w miarę ok. Także dobra, zabieram się za moje śniadanko i zaraz lecę po Łukasza. Ale jaja. Nie mogę żywo otworzyć, sam jak dziś nie zaczął. No, także Łukasz, będziesz musiał do ślusarza dzwonić. Będziesz musiał, o zobaczcie. Ale masakra. Ja wiecie, zamęczę się już tak z dobre 2-3 minuty. A wiecie czemu? Bo do tych drzwi nie dorabia się kluczyków. A my dorobiliśmy klucz i właśnie dlatego to tak działa. No i lipa jest totalna. Nie wiem, co się dzieje. Jeszcze nigdy tak nie miałem. Może teraz? Dawaj. O, tam i w tym. No i leżę, leżę. I Mateusz nie przyjechał, muszę jechać. Drzwi mu się zacięły od chaty. Zobaczymy, może mój drugi klucz coś da. Bo są te drzwi właśnie, co, że nie można dorabiać kluczy. A ja ten oryginalny klucz też ma dorobiony, więc... Więc ja będę musiał działać. Zobaczymy. Na pewno się spóźnimy do fryzjera. Jesteśmy mówili na 10.20, a jest 10.15, 14. W sumie ja i tak mam blisko do domu. Pan uratował mi właśnie życie. Czy uratowałeś nam ogólnie, więc... Tym kluczem uratował życie, także spoko. Wiemy szybko, w tych klucz jest 10.20, ale już się obrabiamy szybciutko. Dobrze, zjeramy kilka kroków, że tak powiem. Ale jeżeli tak idziemy samochodem. Nie, nie, auta nie biorę. Z buta idę, nie będę miał gdzie zaparkować. Jak się spojrzał... Wziąłeś klucz z sobą? Wziąłem, no. O, to jest moje ulubione przejście. A, muszę spodnie także, bo mam dziury w spodniach. Dzień dobry. Czwarta minuta spóźnienia pompka. Pompka? To ile minut mam spóźnienia? Ile pompek muszę zrobić? 5? Czwarta minuta spóźnienia pompka. No to obracaj kamerę. Trzymaj, ja zrobię 5 pompek muszę zrobić, bo się spóźnię 5 minut. A kurwa, ja nie zrobię ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, ktoś wjeżdża tam. Mateusz, chodź! Stań, bo my tylko chwila, nie? To ile on pompek musi zrobić? Chodź! Powiedz mu, że blokadę może mieć. Dobra, słuchaj, bo tutaj za każdą minutę spóźnienia są pompki, nie? Ja zrobiłem. Musisz teraz się. Siedem pompek. Siedem pompek. Dobra. Siedem, no. Dobra. Zrobimy 7 pompek na jednej ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To już kanał. Na drugi teraz. Na drugi. Co pierwszy idzie? Teraz na drugi. Ja pójdę. Dobra, na drugi dawaj. Bo to oszukane były. Na co się nie zgadzasz, powiedz? Na udostępnianie wizerunku. Twój wizerunek będzie udostępniony na naszym profilu społecznościowym i na YouTubie. Ciesz się? Oficjalnie się nie zgadzam. Może za jakąś opłatę. Natalia, zobacz, kogo wynajmujesz. Natalia. No. Oczywiście Filip żartuje bardzo. No i dobra, jesteśmy obcięci, można jechać. Puszcza mnie pan, czy puszcza, pani? Puszcza, bardzo ładnie puścił. Jesteśmy obcięci, możemy teraz ładnie chodzić sobie. Ładnie chodzić możemy sobie, tak?
ładnie chodzić. No tak, może ładnie sobie chodzić. Tak, tak, tak. Jedziemy jeszcze szybko na chatę po jedzenie. Ja dzisiaj zjadłem szybkie śniadanie, co ja tam jadłem? Pastę jakąś z bułkami, a ty nic pewnie nie jadłeś. Zjadłem ser. A, ma to już zjadł tam jakiś tam jogurt, czy to tam proteinowy. Ale jajka i tak będzie musiał później zjeść, tak, tak, jajka. I co, jak się dzisiaj spało beze mnie? Jak się dzisiaj spało beze mnie, jak w mieszkaniu mnie nie było? Kurwa, lepiej, przecież ciebie już nie ma już od dłuższego czasu, bo jestem przyzwyczajony. I wcale mi z tego powodu jakoś nie jest w ogóle przykro. Nie jest mi w ogóle przykro. W ogóle. Pasy. To jest znak, że trzeba pasy zapytać. A ty pasy nie masz zapytać. Dobra, lecimy, lecimy. Lecimy i będziemy już się widzieć w El Califare. To nie puszczą, pozdrawiam. Myślę, że będę puszczał, jak będzie miał przodek ulicy Wierzowej. No, Zabocie. Spod te Zabocie. Jesteśmy dzisiaj inaczej ubrani. A czemu? A czemu? No czemu? No czemu? No ty powiedz czemu. Bo ja chodzę tydzień w tym samym. A ja dwa tygodnie w tym samym, no to... Pralka nie działa. Komornik! Wiesz co jest najgorsze? Że nie mam głowy. Ale to dosłownie nie mam głowy, bo zapomniałem karty kierowcy. Ogólnie mieliśmy... Co mówisz, gdzie jedziemy dzisiaj? Rzeszów, ale... Rzeszów nam się wykruszył, jedziemy... Do Mana. No Łukasz, jak się cieszysz? No zdmuchnij świeczkę, która nie świeci. Happy birthday to you. Happy birthday to you. La 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 la. Ale nie znamy. Nie znamy angielskiego. Dobra, wszystkiego. Smuchnę, nie odpalam teraz, bo narrację będę odpalał, a teraz pokażę po prostu torcik, jaki dostałem od mojej Dianoczki. Zobaczcie, jaki jest ładny. Ja też dostałem od swojej Dianoczki. Zobacz, jaki ładny torcik. Tylko troszeczkę się już połamały, no bo. Jak to my. Jak to my, no wiadomo. Ale zobaczcie, jak jest ładnie skomponowane. W ogóle jak to jest wykonane. Oczywiście to jest znak bardzo popularnej aplikacji. No ale nazwy nie będę wymieniał, bo kto ma wiedzieć, ten wie, czyli każdy wie. Dobra, zmuchnąłem już, czy? Zdmuchniesz raz. Pomyśleliście? Czy? Tak. Właśnie dzwoni do nas kolega z Starogardu Gdańskiego, odbieramy. Halo! No siema, mamy dzisiaj urodziny, skąd wiesz? No to wszystkiego najlepszego, mordy. Dzięki no. Wielkie. Zdrowia, szczęścia, wszystkich kilometrów bezpiecznie przejechamy. Dokładnie, no. Dzięki ci i wielkie. Samych imprez dobrych, nie zapomniamy. Samych dobrych imprez. No i widzimy się na Arbacie, nie? I niedługo tak, będziemy świętować. Będzie latane, będziemy świętować 6 maja nasze urodziny. To ile wam puchnęło? 15 lat, wiesz? Ja 14, Łukasz 15. Tak słuchając was, to bym powiedział, że 7 i 8. No trochę się postarzeliśmy, no już trochę się zawyżyliśmy. Nie no, 27 tak poważnie, nie? 27. No jesteśmy na naszej ukochanej Skanii, odbieramy furę, czekam na Łukasza. I jedziemy. Tylko muszę panu jeszcze powiedzieć, że zostawiam furę tutaj pod tym, bo nigdzie miejsca nie mam, więc... Idę powiedzieć, przekazać taką informację, żeby im później nie odholowali. Jest kierowca ciężarówki, zawodowy kierowca ciężarówki, Łukasz Antosiewicz! Ale mam dzisiaj dobry humor. No bo masz urodziny, tak? Urodziny. Już rok młodszy się zrobiłem, bo wczoraj miałem 26 lat, a dzisiaj 25. Jedziemy. No. Jedziemy do Wrocławia, jedziemy do Wrocławia na dupy. Zobaczymy, jak tam będzie jest. Dokładnie. Odciął teraz. Wiecie, że jakbym teraz gaz do dechy dał, to pewnie drift by poleciał. Ale nie robię tego, szkoda mi ciężarówki. Na bitnego trafiło. Popatrz, szkody drogowe. Powiem tak, właśnie wcinam swój urodzinowy tort z mego na półce, nie? No, daj mi też. Masz. Dasz radę tak zjeść? Jak, kurde, normalnie. Dla chcącego nic trudnego, nie? Pamiętaj o diecie. Przypomnij sobie, że musisz zjeść już drugie śniadanie. Jaki dobry. A ty jesz tort na drugie śniadanie. No, ale dzisiaj mogę, nie? A co jadłeś w ogóle na pierwsze, bo ty byłeś poza domem. O, jaka fula. Wow. Nie no, pierwsze śniadanie to moje było bułka, hummus, jakieś nie wiem, coś kupiłem, miałem kupić pastę jajeczną, ale ktoś mi dał hummus. Taki miałem skojarzony, że się pomyliłem. I to zjadłeś? Spoko było. Spoko. Dałem dwie bułki i teraz jem tort. Tort zjem, a później jemy chyba już obiad, nie? Czy coś jeszcze do mam jeszcze jajka. Jakie?
Wielkanocne. Jazda. Vloga nagrywamy, bo jest na vlogu. Serio? No ale wiesz, nie wiem czy się zmieścisz. Toka. Kogo? Budów? To mnie taki powiedz wyściekany. Cieszę się, że stoisz w takiej kolejce? W ogóle mnie to nie cieszy, aż mnie brzuch boli. Myślę o tym moim torcie, który jeszcze jest, leży, jest niedokończony. Już go tak, myślę, żeby go tak go zjeść, popić kawą, ale nie masz kawy. No, nie mam kawy. Czekamy. Myślę, że jest 13:44, zobaczymy, nam to zejdzie. Myślę, że za 2 godzin spokojnie. W kolejce? No w kolejce jeszcze, wjazd, załadunek. To ty poczekasz, a ja pójdę sobie zjeść. Dobra. Pasuje ci? Pasuje mi. No i tak będzie. O, daj papieros. Tak, wiesz. Peter, niech pomacha. Pomachaj do kamery, bo wiesz na vlogu. Pomachaj. Dobra, jesteś. A to nie widać ciebie, że jesteś czerwony. A to nie widać, że pijany jesteś, że masz wczorajszy jesteś. Powiedz, która ma to już jest godzina? Godzina jest, wiesz, która, Łukasz? Już ci mówię. 14:54. 14:54, to ile to minęło? Nie pamiętam. Wiesz co, minęło jakaś godzina? Półtora godziny jesteśmy w kolejce, żeby nie spawać. Ale tak, wiesz co, nie przeszkadzaj mi, bo teraz rozmawiam z moim serdecznym przyjacielem z Anglii i chciałbym z nim porozmawiać. Dobrze, nie przeszkadzam ci. A ja tylko szybko powiem, że czekamy na załadunek. Mogę nagrywać, wiesz. Będziemy ładować... nie wiem, co będzie ładować, ale cała naczapa. Jesteśmy po tym gościu. Gość jest z przodu białą skanią, także czekamy i się zaraz ładujemy. Teraz dzwoni mój najserdeczniejszy przyjaciel, Mateusz Grabowski, pewnie z życzeniami. Halo. Trzeba. Wszystkiego najlepszego, Trzpiety! No i bardzo dobrze, to mi się podoba. Dlaczego jesteś ostatni? Słyszysz mnie? Nie słyszę. Powiedz mi, dlaczego na samym końcu składasz nam życzenia? Co? Dlaczego na samym końcu? Czekamy, ale najlepsze jest to, że pan chyba Facebooka sobie sprawdza. Nigdy go dokładnie nagrywał, ale siedzi na telefonie. Przed chwilą powiedział, o cię chuj strzelił. Tak? Można... Strzelił go chujem, ktoś po twarzy. Może filmiki nasze ogląda, co? Ej, w ogóle będziemy jeść zaraz tortille na obiad. Podaj mi, ja pokażę. Tortille ze szpinakiem i serkiem podana z surową z kapusty pekińskiej. Jest napisane kolacja, bo to wczoraj miało być na kolację, ale przeznaczyliśmy to dzisiaj na obiad. Dzisiaj, także wiecie, czekamy na załadunek. Niech sobie spokojnie sprawdzi Facebooka. Polajkuje nam coś. Taki niezadowolony, czy zadowolony? Niezadowolony, jestem zawsze zadowolony. Jestem sobą, widzicie, nie? We własnej osobie, nie, żartuję. 16:52 wyjechaliśmy z załadunku na 3 godziny. Nam to zajęło 3 godziny? 3? 4, no 3-4. Coś takiego, no? Jest źle, jest bardzo źle. Zaczął padać deszcz. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że raz, nie było kolejki już do biura, a dwa, że nie zjadłem tego. Z tego powodu, że ostatnio jadłem tortillę w Portugalii, to się nią zatrułem i jak to ugryzłem po prostu, to aż... Czekaj, ty w Portugalii jadłeś tortillę? Nie pamiętasz te małe wrapy? Ty o tym mówisz, dobra. Zatrułem się i od razu jak to poczułem ten smak tego, to od razu mówię, nie jem tego. Nie jem tego, bo po prostu z brzydzenia dostałem i tyle, nie? No i właśnie dostałem SMS-a, nie? Jedziemy po furę. Jedziemy po samochód i... Zobaczymy, co dalej będziemy robić. Ja już wiem, co będziemy robić, także później wam pokażemy, co będziemy robić. A co będziemy robić, to zobaczycie później. Odpinamy naczepę. Żołnierze, idę go podnieść. Zobaczcie, jesteśmy inaczej ubrani. Będę powtarzał to dzisiaj cały dzień, że jesteśmy inaczej ubrani. No i tutaj mam elegancko na buty, bo mówię, że wcześniej w serwisie to nam zrobili. Dobra. Dajmy sobie guziczek. Dajmy sobie ten guziczek, o. Dajmy to do góry. No i daliśmy sobie do góry. I Mateusz będzie kręcił dalej. Kręci, nie ukręci. No zrobię test, nagrywam przed nią kamerą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później na filmiku. Tak, musimy odpiąć naczepę. Jesteśmy jeszcze na serwisie w Skani. Ona mnie działa aktywny tempomat, bo ostatnio sarna nam wyskoczyła na autostradę i nas zaskoczyła tym. Dostała strzała, na szczęście była mała. Bardzo mi się szkoda je zrobiło, no ale cóż, niestety czasami tak bywa.
i uszkodziła nam z przodu retarder aktywny. Dobrze mówię, tempomat aktywny. Ja retarder aktywny mówię, jestem walnięty jednak. No i czekamy na pana z serwisu. Retarder, radar. Radar, dobra, nie wiem, tam z przodu to aktywne, to na odległość. No i ten. No i czekamy na pana z serwisu, bo ma teraz przerwę, jeszcze 12 minut. O, 18:18, ktoś o mnie myśli, ciekawy kto. Ja wiem kto, dobra. Idziemy gdzieś gdzieś, czy co będzie? Na Orlen. Idziemy na Orlen. O, z Kanią idzie? Dawaj z Kanią, nie? Czy Mustangiem? Dawaj, ja z Kanią tym Mustangiem, dawaj. No to dawaj. Nagramy to. Jedziemy. Mateusz jedzie przede mną. A ja za nim. Grubo, co? Co, światło zgasił? Nie. Czy to tak... Nie, światło zgasił. Na pewno zgasił światło. Na miliard procent. Tylko nie wiem, jaki jest powód zgaszenia światła w tym momencie. Pewnie zwała robi. A nie, widzę, też nagrywa tam kamerę. Widzę, że ma. Jedziemy na Orlen. Jedziemy na Orlen. Zjeść coś. Ja muszę coś zjeść, bo nie wiedziałem, że tyle w trasie będziemy dzisiaj. Jest 18:20. Nie wiedziałem, że tyle nam zejdzie. Musimy coś zjeść. Ciekawe, czy będzie taki mundli poczeka na mnie. A nie, ja... W prawo? Nie w prawo. Gdzie on jedzie? Jaki dzban. To prosto jedzie Mateusz, a nie w prawo. Pomylił się. No dobra. Ja się nie pomylę. I pojadę prosto. Ja się nie pomylę i pojadę prosto. Dobra. Na takim momencie pewnie musimy trochę wymusić, że tak powiem. Dobra, wciskamy się, wciskamy się, wciskamy się i się wcisnęliśmy. Dobra. Mateusz się pomylił, bo myślę, że tam pewnie będzie skręt, a tego skrętu tak naprawdę nie ma. Mustangi tak mało pali, to co tam przyjedzie zaraz tutaj za 30 zł przejażdżkę sobie zrobił. Dobra, ja sobie gdzieś elegancko wjadę tę ciężarówką, tylko nie wiem gdzie. Solówką, teraz jestem z solóweczką, znaczy solóweczką bez naczepy. Gdzie by tu się ustawić? Tutaj widzę, stoi solówka. Dobra, zróbmy to pod dystrybutorem, zobaczymy jak to będzie wyglądało. O, Mati, zobaczcie, Mati już tam jest, o. Widzicie? Jedzie. Jedzie. Jedzie, Mati, jedzie. Dobra, zróbmy tak, ja sobie stanę tu, po prawej stronie. Albo zrobię kółko, zrobimy... O, tam stanę, dobra, zrobię kółko i tam stanę, dobra. Już wiem, co zrobię, już wiem, co zrobię. Bo tu nie daj Boże, by chciała jakaś ciężarówka przejechać, to wtedy by sobie nie przejechała. Bo bym jej zagradzał drogę. Zrobimy to tak, cyk, cyk, cyk. Tu stajemy? Tu? A gdzie? Dobra, czekaj. Gdzie stajemy? Ciekawe co walce. Kasę. Nie, gdzie stajemy? Tu, tu przy prawej? To jest droga. No tak. To sobie wyjadą jakoś. Daj gdzieś tu. Gdzie? Czy tam, Mateusz? No, tutaj? No. Dawaj, dobra. Dobra, już tego nie będę nagrywał, gdzieś tam stanę. Zobaczcie, co wziąłem. No niestety, musiałem zjeść coś. Wziąłem hot doga. Mateusz też wziął, ale on miał z białą kiełbasą, ja zwykłą parówką. Póki gościa nie ma, to mogę... Pana pomóc. Nie ma, nie gościa. Pana? Kulturalny bądź. No i naprawia nam to, co miał naprawić. Tak? Będzie naprawiał, teraz weźmie młotek, siekierę, kowadło. Tak się naprawia. A na końcu nas pobije. Nie no, żartuję. Co publikum, nie? Tak sztywno trzymasz kamerę. Sztywni jesteśmy, nie? A dzisiaj już brzuch mnie bolał przed chwilą, ale przed chwilą do tego hot doga już... Słyszysz? Słyszę. Samochód pojechał. Jest, jedzie przede mną. Ja jestem u siebie w aucie. Jedziemy właśnie odstawić ciężaróweczkę i śmigamy do domu. No dzisiaj jeden załaduneczek zrobiliśmy, także jest spoko. No, nie wiem, czy mam wcześniej wspominałem, dlaczego jeszcze tak nie jeździmy, ponieważ karta kierowcy jest moja, wyrabia się w urzędzie jeszcze mi nie przysłali. Mam taką nadzieję, że mi w tym tygodniu wyślą, zobaczymy. No czekamy, no i będzie trzeba pojechać. Także trochę wolnego było, bardzo dużo wolnego. No oczywiście też jest spowodowane tą kartą, tylko też różnymi tam sprawami. Oczywiście, o tu jest nasz ulubiony Lidl, jak każdy Lidl. Chce ci się czy nie? Czekaj, muszę ściszyć, bo muzykę
Słuchamy tego, ale z live'u z Ultra. Co, wracamy do domu, pojeździliśmy dzisiaj trochę, jedziemy na dupę do Wrocławia. Ten tekst mi ciągle w głowie siedzi, taki gościu nagrał taki filmik i... Twój wujek, nasz wujek. Nasz wujek, jak mój to... Czy jesteś zadowolony z tego, jak spędziłeś cały dzień? Nie. Bo jest 20.17, i przy dobrych wiatrach za 5 minut będziemy w domu, przy dobrych wiatrach. A że wiatr jest zachodni, to wiesz. Jedziemy do domu, jedziemy coś zjeść i wiesz co? Poczekaj, patrz, czy tutaj nie ma ludzi, nie ma, nie? Nie ma, jedziemy. Jedziemy! Wiesz nas, czy nie widać? Idziemy na siłownię. Wiecie co? Dojechaliśmy właśnie do domu. Pijemy wodę i oczywiście bierzemy te oto anaboliki. Ja biorę przed treningiem, nie chce mi się po... Także będziemy się tu sterydować. Wiecie co? Idziemy na siłownię. Jest godzina 20.44. Siłownia całe szczęście jest do godziny 23.00. A skąd to wiem, bo przed chwilą sprawdzałem, więc można iść śmiało jeszcze na siłkę. Nie zrobiliśmy dzisiaj siłowni, ponieważ późno wstaliśmy. Zobaczymy, Mateusz wstał u siebie. Jak gdzie indziej, ja gdzie indziej w ogóle byłem. U Dianoczki, nie? Mhm. Dobra, lećmy. To się tak robi. A jak normalnie do buzi, jak już za dużo się nawciągasz, to już się wtedy je. Aha. A, przewyglądasz. Zawsze, jak zwykle poprawiałem włoski do filmików, bo muszą być eleganckie. Jesteśmy po siłowni, chcieliśmy zjeść jakąś fajną kolację, ale no niestety jest godzina 22, a większość restauracji już nie serwuje fajnego jedzenia. A większość znajomych już naszych idzie spać, więc niestety będziemy musieli poczekać do weekendu, jeżeli szybciej nie wyjedziemy. Ale nosi, Jezu, jak ja nie lubię, nienawidzę tej drogi. Więc nie pozostało nam nic innego, jak pójść i zamówić pizzę po prostu z pyszne.pl. To jest reklama? Nie. Ale co, wiecie co, kończymy tego vloga. Trochę dzisiaj ponagrywaliśmy, może niedużo, ale coś tam porobiliśmy, bo też trochę było dzisiaj roboty, wiecie, urodziny, to znajomy dzwonił, to znajoma, wiecie jak to jest, nie? Także... Mogę jeszcze coś to powiedzieć? Wiesz co? Nie możesz. I co, i tak powiesz? Chcę powiedzieć z tego miejsca, że mam na imię Łukasz i też wróciłem z siłowni. Czuję się bardzo dobrze. Oczywiście przed siłownią byłem taki zamulony. Wcześniej oczywiście brzuch bolał, ale teraz już mnie nie boli. Bardzo dobrze się czuję. Chciałbym z tego miejsca powiedzieć, że będziemy więcej od dzisiaj już nagrywać vlogów. Ostatnio nas nie było, no mów. Jako iż dzisiaj mamy urodziny, nie celebrujemy tych urodzin przy alkoholu. Dokładnie. Nie celebrujemy, bo po prostu od dłuższego czasu ograniczyliśmy alkohol, imprezy jakieś, tylko z tego względu. Melanże, bo gdzieś tam piwo czasami w tygodniu wypijemy, tak. Bo nie jest to jakoś zakazane. Zwłaszcza, że my trenujemy dwa razy dziennie i jak wypiję jedno piwo czy osiem, to widzę dużo. Osiem. Tak. A dobra, w sumie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Będzie nas więcej. Bo właśnie kolega nas dzisiaj jeszcze zaczepił na parkingu, pytał się, co tak ucichliśmy. No, są rzeczy i sprawy w życiu, w których trzeba czasami po prostu zamknąć mordę. Także wszystkiego dobrego wam życzę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Otwórz mi bramę do garażu, a nie głupoty gadasz. Pa.